Siemano, drodzy widzowie, w kolejnym odcinku na kanale. Znów na Supermoto oczywiście. W poprzednim odcinku wykazaliście się swoją pomysłowością. Naprawdę, niektóre wasze wyzwania były totalnie nierealne do wykonania dla mnie. Niektóre te wyzwania się oczywiście powtarzały, a niektóre były tak kompletnie nierealne oraz rażąco łamiące przepisy ruchu drogowego, więc postanowiłem je wykluczyć i zostawiłem te takie bardziej przyziemne wyzwania. Za każdy mój złamany przepis lub brzydkie słowo, wy ogarniacie dla mnie wyzwanie, które ja muszę wykonać. Wygrywa standardowo wyzwanie, które zdobędzie największą ilość polubień w komentarzu. Cała ta akcja ma ograniczyć u mnie właśnie takie zachowania, więc do dzieła. Zwycięskie wyzwanie, a zresztą sami zobaczcie. Trzeba ogólnie obrać taktykę na to wyzwanie. Taktyka jest prosta, ale skomplikowana. Podstawową rzeczą jest oczywiście znalezienie jakiejkolwiek jednostki milicyjnej, a najbardziej ryzykowną rzeczą jest to, że możemy trafić na jednostkę drogówki. Za takie pytanie pewnie dostałbym kontrolę sprawnic, wydechu, opon, całego asortymentu motocykla. Tu już jadą, tylko szkoda, że jadą tam. Zdziwiliście mnie tym wyzwaniem. Bardziej się spodziewałem, że dostanę coś w stylu, nie wiem, zjedz tabasco albo wypij kwas cytrynowy, jakiś środek na przeczyszczenie czy cokolwiek. Widzę, że bardzo dużo wyzwań pojawiło się takich stricte łamiących przepisy ruchu drogowego. Spal gumę przy policji. Jest na komisariat, spal gumę przed komisariatem. Znaleźć policję to jak wygrać w totka. Jak się chce, to ich nie ma, a jak się ich stara się unikać, to za każdego rogu wyjeżdżają. To jest właśnie to. O, tu coś, ale to chyba drogówka. To odpada. Ogólnie, żeby nie starać się łamać tych przepisów, postanowiłem sobie wybrać taką oto dróżkę na skróty, na której raczej te przepisy nie obowiązują. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tu jest jakaś ścieżka. A! Pokrzywy! Tu muszę chyba przejechać przez rzekę troszeczkę. O Jezu, jakie błoto. Dopiero motocykl myłem. Dobra, powoli tu przejedźmy, żeby się nie paplać w tym gównie. Uwaga, zmieścimy się. Dobra, tu nogi do góry, pokrzywy. A ja dalej miałem się gdzieś zatrzymać i zobaczyć moje ciśnienie. Dobra, zajeżdżamy tutaj. Sprawdźmy. Coś tam jest. Dobra, lecimy. Co jest? Prądu mi brakło. Czemu? Całkowicie nie mam prądu. Zobaczymy, czy to na popych odpali. O, gdzieś jakąś górkę by znaleźć. Po wielu próbach się udało. Na szczęście. Dobra, wracamy do domu. Naprawić usterkę. Jestem totalnie bez prądu. Nie ma w ogóle mocy. Patrzcie, ja mu daję pełny gaz, mu dam na jedynce teraz. Zobaczcie, co się dzieje. Nie ma w ogóle kompletnie mocy. Mamy dwójkę. Nie ma szans. Drugi bieg. A ja go muszę wybijać jak 50. O, teraz od razu lepiej idzie. Więc przyczynę mamy, był to spalony bezpiecznik. No, także bezpiecznik jest nowy założony. Poprawiłem sobie też elektrykę w lampie. Najchętniej bym wyprzedził wszystkich, ale jest przejście dla pieszych, więc tego nie robimy. Tu mogę wyprzedzać, czy nie mogę wyprzedzać? Nie mogę, bo jest podwójna ciągła. W teorii mogę, ale w praktyce nie mogę. Bo na podwójnej ciągłej wcale nie jest powiedziane, że nie można wyprzedzać. Można, nie można jej tylko przekraczać, więc o ile bym się zmieścił, o ile bym się zmieścił, to bym mógł, ale niestety ten GL jest zbyt duży. Fajna się taka temperatura zrobiła, teraz tak palma nie grzeje. Dalej nie pada, chmury gdzieś poszły tam daleko, także można śmigać sobie dalej. Ale to bangla! Ale to widzowie trzepie! Coastery siedzą aż miło! Nie masz hełm. Co to? Zielony dystrybutor. Jak się tego używa? Ładujemy dla ciebie. Ale kogo? Stacja ładowana nieczynna, wkrótce uruchomienie. Co jest, kurde? Zajęcy i zwierzy prąd korzystają.
Już się przestraszyłem, że coś zepsułem. Nigdy w życiu go nie trzymałem na takiej odcinie przez tyle czasu. Ale po to te motocykle służą w końcu, nie? Jak widzę, jak inni korzystają z Supermoto, to można powiedzieć, że ja traktuję go jak perełeczkę, taką niunię, taką cycuś, glancuś, pizdunia, taka, wiecie, tak go pieszczę jak swoje dziecko. Rzadko kiedy gumę palę, to po pierwsze, rzadko kiedy odcinam, no prawie w ogóle, no ale po to te motocykle służą, po to one są. Ale enduro robimy. Dobrze, że sucho jest. O, co tu się dzieje? Dobry, ja mam takie pytanie. Jak długo można bez prawa jazdy jeździć? W ogóle. A w ogóle nie można? A, no to niedobrze. Dlaczego? Dlaczego pytam? To w ogóle pan nie może jeździć. Nie w ogóle? No. Dlaczego? No to nie jest pojazd dopuszczony do ruchu chyba, nie? Nie, no jest. Wskazy? Tak, wszystko. Dbaj. Trzymajcie się. To mi się podoba. DRD, to daje radę tutaj nawet. Pragnę przypomnieć, że challenge dalej trwa. Mimo tego, że jest wykonany pierwszy, to cały miesiąc trwają te challenge. Także wykażcie się pomysłowością i do dzieła. O, dziadek na Simpsonie. Dawaj, dawaj. Mordo, jakie to ma spalanie? Ale za dupca 8 dych ma. Ale mam mokasyny. Ale te chmury są przerażające. Ja tu robię ten, ominięcie przeszkody. Zaraz ci zrobię, patrz, slalom wolny. Zamkniętymi oczami, jak rok temu. Kurde, przeliczę sobie, ile tych pachołków. Od teraz zamykam. O, coś. Hop. Naprawione. Co złego, to nie ja. Jeszcze ja w tamtą stronę muszę jechać. Ale to będzie misja. Pokazywało burzę. Na pogodzie pokazywało bez deszczu. Oby ta pogoda się sprawdziła. A zawsze chciałem tak klimatycznie pogumować. Kurde. Ale ch**owa pogoda, nie? Dawaj, 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 dawaj. Lecimy, lecimy, lecimy. Coraz bardziej zaczyna wiać. O kurde, o kurde, o kurde. Ale wieje. Ja dole. Ja muszę przechylony jechać, bo tak wieje w tą stronę. To by było na tyle w tym odcinku. Na całe szczęście udało mi się dojechać przed gigantyczną ulewą, także strzelcie suba, zostawcie łapkę w górę oraz pamiętajcie o wyzwaniach dla mnie. Pozdro, siema, cześć, do następnego. Ups!